Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Dorota Solarska, autorka książki pod tytułem Artystka przetrwania. Życie z chorobą psychiczną. Dzień dobry. Witam wszystkich. Ta książka Artystka przetrwania. Życie z chorobą psychiczną jest to pani książka autobiograficzna, prawda? Opisuje pani w niej swoje emocje, swoje przeżycia, swoje doświadczenia, no w zasadzie swoje życie. No i tutaj o życiu właśnie z chorobą psychiczną dowiadujemy się bezpośrednio od osoby, którą ta choroba dotknęła, nie na przykład od lekarzy, czyli nie z trzeciej ręki, że tak powiem. Proszę powiedzieć na początek, dlaczego pani postanowiła napisać tę książkę? Towarzyszyła mi pewnego rodzaju misja, tak mogę powiedzieć, może nieduża, ale taka niewielka misja, żeby trochę pomóc osobom, które żyją z zaburzeniami, czy żyją z diagnozą choroby psychiatrycznej, ich rodzinom, ale także terapeutom, psychiatrom, psychologom, którzy takie osoby diagnozują. To jest faktycznie relacja z pierwszej ręki, tak można powiedzieć. Opis doświadczeń, nie tylko symptomów, ale i strategii radzenia sobie z nimi. Także mam nadzieję, że książka może być pomocna także dla wszystkich, którzy chcą jakoś to zagadnienie zgłębić. Z książki dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy o pani. Dowiadujemy się, że jest pani artystką, malarką. No skoro napisała pani książkę, jest pani również pisarką, pisze pani scenariusze do sztuk teatralnych, jest pani również aktorką, jest pani psycholożką, także wiele rzeczy w życiu się u pani dzieje. A gdyby pani sama siebie mogła określić, jakby pani siebie określiła? Myślę, że zgodnie z tytułem książki jestem chyba artystką przetrwania. To znaczy staram się mimo choroby albo również z chorobą wieść życie w pełni takie, jakie bym chciała. Oczywiście nie każdego dnia to się udaje. Ja mam dosyć trudny przebieg choroby schizoafektywnej. Symptomy pojawiają się często. Takie dłuższe okresy stabilności to jest 6-7 tygodni. Wtedy właśnie robię wszystko to, co kocham robić. Wspomniała pani o tym, że no i też dowiadujemy się z książki o tym, że choruje pani na borderline i ma pani też chorobę schizoafektywną. Czy mogłaby pani opisać je, powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, na czym te zaburzenia polegają? Oczywiście. Choroba schizoafektywna to jest taka trochę wybuchowa mieszanka choroby afektywnej dwubiegunowej, dawniej nazywanej maniakalno-depresyjną, i schizofrenii. Oznacza to, że mogę mieć symptomy takie jak urojenia, halucynacje, ale też epizody maniakalne, czyli takiego wielkiego nakrętu energetycznego, albo depresyjne. I to są takie momenty, kiedy na przykład nie mam siły wstać z łóżka. Dzisiaj na szczęście to nie jest taki dzień. Jeśli chodzi o zaburzenie osobowości typu borderline, to można je podsumować taką maksymalną chwiejnością emocjonalną, poznawczą w relacjach czy poczucia własnej tożsamości. Mogą do tego dojść zachowania autodestrukcyjne. Ja już wspomniałam o tym, że pani z wykształcenia jest psycholożką. Czy takie wykształcenie pomaga pani na przykład w tych trudniejszych momentach, w momentach, kiedy właśnie ta choroba, tak powiem, pani łapie, sama sobie wytłumaczyć, co zrobić? Czy jest pani łatwiej dzięki temu, że pani właśnie z wykształcenia psychologiem? Niektórzy twierdzą, że tak, jest mi łatwiej. Niektórzy twierdzą, że jest mi trudniej, ponieważ jestem świadoma prognoz i właśnie tego, jak rozwój sytuacji będzie wyglądał. Od psychiatrów wiem, że ta choroba będzie prawdopodobnie ze mną do końca mojego życia. Jedyne, co możemy robić, to niwelować symptomy lekami. Natomiast ja jestem lekooporna. To znaczy testowaliśmy już ponad 20 różnych medykamentów i one działają z różną skutecznością. Na pewno doświadczenie psychologiczne pomogło mi zauważyć, że coś ze mną jest nie tak, że zmieniam się nie tak, jakbym chciała, że osoby bliskie przestają mnie rozpoznawać, że coś się ze mną złego dzieje. To mi też podpowiedziało wizyta u psychiatry. A jak wygląda życie osób, które żyją z osobami bądź obok osób, które no, mają chorobę psychiczną, tak? Nasi bliscy, nie wiem, mąż, żona, matka, dziecko. No tutaj z książki dowiadujemy się o tym, że pani mąż bardzo panią wspiera. Czy z jakiejś opowieści czy innych doświadczeń ma pani taką wiedzę, że wszyscy inni, którzy chorują, mają podobne szczęście? Nie, niestety nie. W trakcie moich wizyt w szpitalach psychiatrycznych, a było ich kilka, poznałam głównie osoby samotne.
albo samotne po prostu, albo rozwiedzione, albo pozostawione. Myślę, że rola takiego opiekuna, tak chyba można to nazwać, to jest strasznie ciężka rola. Czasem mi się nawet wydaje, że jest takiej osobie trudniej niż samemu chorującemu. Taka osoba musi być w ciągłym stanie gotowości, w zasadzie gotowa na wszystko, gotowa na każdą interwencję, na bycie w formie, żeby zawieźć do szpitala w przypadku kryzysu. I stąd już bardzo blisko do wypalenia, albo depresji, albo kryzysu. Dlatego kluczowe jest, żeby o siebie dbać w takiej relacji z osobą chorą. W tej książce ja tylko powiem, że pani mąż tak dosyć dokładnie opisuje to, w jaki sposób no, wygląda to jego życie, w jaki sposób on pani pomaga, z czym się boryka, no, jak musi sobie radzić w tym wszystkim. Także jeżeli ktoś będzie czytał, to myślę, że warto zwrócić uwagę na tę właśnie część pani książki. Kolejne pytanie, jakie jest podejście społeczeństwa do osób, które no, chorują, mają chorobę psychiczną, czy jest to na przykład, czy rozmawiamy cały czas o tym, czy może nie cały czas, ale czy w ogóle rozmawiamy o tym, czy jest to wciąż temat tabu? Myślę, że to zależy od kraju. W Szwajcarii, gdzie mieszkam, to nie jest temat tabu. Nie spotkałam się nigdy z odrzuceniem, z jakimś ostracyzmem społecznym, z pobłażliwością. Nic takiego mnie nie spotkało. Całe moje otoczenie, przyjaciele, znajomi, współpracownicy z mojego stowarzyszenia artystycznego są bardzo rozumiejący i wspierający. Wiem, że w Polsce też następuje coraz więcej takich coming outów osób publicznych, które mówią na przykład o swojej depresji czy o chorobie dwubiegunowej. Myślę, że świat się zmienia na lepsze, ponieważ ta nasza mniejszość osób chorych czy zaburzonych to jest naprawdę co czwarta osoba w Polsce, co trzecia w Szwajcarii, gdzie mieszkam. Pani mieszka w Szwajcarii właśnie, to też leczy się Pani w Szwajcarii. Czy mogłaby Pani powiedzieć, jak to leczenie w Szwajcarii wygląda? Mam szczęście w nieszczęściu, że choruję w Szwajcarii. Z podstawowego ubezpieczenia opłacany jest mój psychiatra, mój asystent psychiatryczny, pobyty w klinikach, w ośrodkach interwencji kryzysowej, nawet w prywatnej klinice znalazło się dla mnie miejsce z podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to bardzo rozległa pomoc, różnorodna i taka kompleksowa, także nie mam wielkiego lęku, że tutaj choruję. Gdybym chorowała w Polsce, pewnie wyglądałoby to zupełnie inaczej. A co może świadczyć o tym na przykład, że daną osobę dotykają jakieś zaburzenia psychiczne? Kiedy jest ten moment, że powinniśmy się zwrócić do specjalisty o pomoc? To jest zespół bardzo wielu czynników genetycznych, środowiskowych. Tak naprawdę dokładne przyczyny chorób psychicznych nie są jeszcze poznane, tak jak i działanie niektórych leków. Powiedziałabym, że najlepiej się zgłosić do specjalisty, kiedy zaczynamy czuć się nie tak jak my zwykle. Kiedy zaczynamy czuć się obco, dziwnie, kiedy nasi bliscy mówią, ojej, to nie ty, zachowałaś się zupełnie jak nie ty. To już jest taki sygnał, że rzeczywistość czy kontakt ze sobą samym i z rzeczywistością zaczyna się rozjeżdżać. I to jest taki moment, kiedy szukałabym pomocy specjalisty, czy to terapeuty, czy psychiatry. Pani Doroto, prawdopodobnie nieraz Pani słyszała rady typu weź się w garść, przecież świeci słońce, dlaczego Ty chorujesz, inni mają gorzej, albo na przykład też w książce Pani wspomniała o tej kampanii oswoić depresję. Co Pani myśli na temat takiej kampanii, czy depresję da się oswoić i czy takie rady w ogóle działają? Rady nie działają, wpędzają w jeszcze większą depresję. Natomiast co do kampanii, to myślę, że kampania oswoić depresję byłaby bardzo dobra. Natomiast kampania walka z depresją, takie sformułowanie nie ma sensu, ponieważ osoba w depresji przede wszystkim nie ma na nic siły, a już najbardziej na jakąkolwiek walkę. To jeszcze na koniec zapytam, czego można byłoby Pani życzyć? Czego Pani sama sobie by życzyła? Myślę, że spełnienia i zdrowia, chociaż to mało prawdopodobne. Oduczyłam się już mówić, że będzie dobrze. Mówię sobie, jakoś to będzie. Więc chyba tego, żeby jakoś to było. A ja zachęcam naszych widzów i naszych słuchaczy do tego, aby zakupić książkę Artystka przetrwania, życie z chorobą psychiczną. Naprawdę myślę, że powinniśmy o takich rzeczach czytać, powinniśmy mówić o tym, żeby jak najwięcej wiedzieć. Książkę nawet tutaj mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą kupić przez internet. Jeśli nie w formie papierowej, to na pewno taki e-book dojdzie. Pani Doroto, a dzisiaj bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.